Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 6 stycznia 2013 roku, a to oznacza, że czas na pierwszą w tym roku audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja, czyli Tydzień w sieci. Wszystkich wita Grzesiek SS Kosiorowski. Tym razem audycja trochę krótsza, bo na przełomie roku niewiele się dzieje, choć jak zapewne wiecie, w Stanach było dość gorąco, przynajmniej w Kongresie, więc będzie dużo o zmianach prawnych, które i u nas, i w rozmaitych innych krajach wchodzą z rozpoczęciem roku. I kilka podsumowań, a zacznę jeszcze paroma wiadomościami, które powinny się właściwie znaleźć w audycji ubiegłotygodniowej, która podsumowywała walkę urzędników z resztą obywateli w Polsce w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku. No i od tych właśnie aneksów zaczynamy. Za stołem na krześle zasiadła biurna, jak Kleopatra zajęła tron. Ma stosy pieczątek papieru wurma, a to jest w tym świecie największa broń. Może niezbyt istotnym, ale znamiennym aneksem do sprawy fotoradarów jest artykuł w portalu forsal.pl. Otóż okazuje się, że oprogramowanie całego systemu fotoradarowego ma pewną lukę. Otóż sieć nie wystawia mandatów ani posłom, ani senatorom. Bezpośrednio ten elektroniczny system zwany CANARD nie rejestruje żadnych samochodów osób objętych immunitetem, ale w przypadku sędziów i prokuratorów Inspekcja Transportu Drogowego może poinformować o wykroczeniu ich przełożonych. W wypadku parlamentarzystów jak na razie tak się nie dzieje. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nawet o 100% ma wzrosnąć liczba kontroli handlu w internecie. Troskę resortu budzi to, że sprzedający w sieci często nie składają deklaracji podatkowych, nie rejestrują się jako podatnicy, nie wydają dowodów zakupu towarów i zaniżają dochody. Portal strefabiznesu.pl podaje bardzo ciekawe dane na ten temat. Na przykład w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym półroczu ubiegłego roku przeprowadzono 39 kontroli transakcji w internecie i w 24 przypadkach inspektorzy stwierdzili nieuczciwe wymigiwanie się od podatków. To dość ciekawe dane wskazujące, że te kontrole są dość efektywne. Jako że na samym portalu Allegro przeprowadza się ponad 300 tysięcy transakcji dziennie, więc to, przy wylosowaniu 39, aż 24 wydały się skarbówce nieprawidłowe, oznacza albo bardzo wysoką efektywność, albo to, że te kontrole nie są losowe. W sumie ciekawe, jak te obiekty kontroli są wybierane. Portal podaje też, że rekordzista e-handlu uszczuplił w zeznaniu podatkowym swoje dochody z tego źródła o ponad 6 milionów złotych. Obława trwa. I na zakończenie urzędniczo-sądowego tryptyku sprawa z podkarpackiego Haczowa. Mieszkał tam sobie 62-latek, aż do dnia, kiedy na jego dom zamierzył się 24-latek znany z włamań i kradzieży. Wybił okno i zaczął się przez nie przeciskać do środka. W tym momencie nadbiegł właściciel, chwycił leżący przy oknie nóż kuchenny i dźgnął napastnika. Włamywacz zginął niemal natychmiast, mimo że właściciel domu błyskawicznie wezwał policję i pogotowie. Wydawałoby się, że to kanoniczny przykład obrony koniecznej. Ktoś ci włazi do domu, jest o wiele młodszy, silniejszy, nie wiesz, co ci grozi, więc chwytasz to, co masz pod ręką i się bronisz. Jednak nie dla polskiej prokuratury, która postawiła 62-latkowi zarzut zabójstwa. Prokurator Zbigniew Pankowski z prokuratury rejonowej w Brzozowie twierdzi: nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, więc nie ma mowy o obronie koniecznej. Najwyraźniej prokurator znał doskonale napastnika i wiedział, że ten wybił okno i chciał dostać się do domu po to, żeby posprzątać i poczytać starszemu panu książkę. Zapomniał, że mieszkaniec domu nie mógł wiedzieć, jakie intencje ma napastnik. Najbardziej szokująca jednak w całym artykule z portalu gazeta.pl jest wypowiedź bądź co bądź byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który twierdzi: decyzja prokuratury jest prawidłowa.
Gdyby w Polsce tak było, że każdy, kto wybije okno, musi się liczyć, że dostanie nóż w pierś, to ja dziękuję i wyprowadzam się do innego kraju. U nas życie napastnika nie przestaje być dobrem prawnym podlegającym ochronie. Gdyby ten mężczyzna rzucił się na ofiarę z nożem, siekierą czy drągiem, to byłaby zupełnie inna sytuacja. No, z tym ostatnim możemy się zgodzić. Prawdopodobnie wtedy artykuł miałby tytuł Tajemnicza śmierć 62-latka i informacje o tym, że znaleziono martwego 62-latka w domu z wybitym oknem i podejrzewa się włamanie, które zakończyło się tragicznie. Jednak ja chętnie bym pożył w Polsce, w której każdy, kto wybije okno i próbuje wejść do cudzego domu, musi się liczyć, że dostanie nóż w piersi. Albo jakiś inny kawałek żelaza. Tym bardziej, jeśli dzięki temu pozbylibyśmy się takich autorytetów jak pan Ćwiąkalski. Aha, prawie przeoczyłbym najważniejszą informację w artykule. Gospodarz domu miał we krwi 0,2 promila alkoholu. Jeśli się nie mylę, to oznacza, że przed chwilą mógł wypić pół piwa. Zaprawdę groza. Ludzie w takim stanie nie powinni chodzić po ulicach i zagrażać innym, tylko siedzieć w domu. W sumie siedział w domu. No to nieważne. Ale i tak groza i degeneracja, nie? Niech żyje więc dzielna służba publiczna, wiwat policja, skarbówka, sąd. Niech żyje Europa biurwokratyczna. Niech żyją biurwy daleko stąd. Dla równowagi informacja pozytywna, a raczej taka, która kiedyś może być informacją pozytywną. Otóż nowy minister gospodarki Janusz Piechociński wraz ze swoim resortem przygotował projekt założeń ustawy, która ma znacząco ułatwić życie przedsiębiorców, którzy muszą utrzymywać stałą czujność, by być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami prowadzenia działalności gospodarczej. Według samego ministerstwa przedsiębiorcy w tym momencie muszą spędzać nawet do 3 godzin miesięcznie na analizie tego, co nowego zgotował im parlament. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, to zmiany przepisów dotyczących działalności gospodarczej mogłyby się pojawiać tylko 2 razy do roku. I to z przynajmniej miesięcznym vacatio legis. Przykładowo, nowe zmiany mogłyby wchodzić w życie w prawie gospodarczym od 1 stycznia jakiegoś roku, jeśli uchwaliłby je Sejm do końca listopada poprzedniego roku. Wszystkie, które uchwaliłby później, mogłyby wejść w życie dopiero 1 czerwca lub też 1 lipca. Tutaj jeszcze trwają dyskusje. No cóż, chyba akurat temu rządowemu projektowi warto kibicować. To słynne hasło, że mamy takie same żołądki. Proszę pana, ale mózgi mamy inne i na tym sprawa polega. Polityczna poprawność? Dęte slogany? Nie w kontestacji. Tymczasem nadal trwa beznadziejna walka Poczty Polskiej z klientami oraz z konkurencją, która ma czelność obsługiwać tych samych klientów lepiej. Jedynym sojusznikiem Poczty Polskiej w tej walce są ustawodawcy. Dzięki nim od 1 stycznia zmieniła się definicja przesyłki listowej. List od tej pory musi być płaski i cienki. Dzięki temu nie można teraz listownie przesyłać książek czy też ubrań zapakowanych w folię bąbelkową, jak to czyniło wielu sprzedających przez portale aukcyjne. Trzeba będzie takie przesyłki nadawać jako paczki, co oczywiście kosztuje więcej. Z drugiej strony lepsza wiadomość, od 1 stycznia kończy się monopol Poczty Polskiej na przesyłki o wadze do 50 gramów. Teraz każda firma pocztowa ma prawo dostarczać listy o dowolnej wadze, co oznacza, że skończy się absurdalne dociążanie kopert blaszkami czy jakimiś notesikami. Druga sprawa dotycząca poczty jest może mniej ważna, ale tym bardziej śmieszna. No i bardzo wiele mówiąca. Otóż zgodnie z przepisami sądy muszą wybierać w przetargu usługodawcę, który będzie doręczał wszelkie przesyłki wysyłane przez nie. Przetarg jest to co roku, zawsze tak napisany, żeby wygrała go Poczta Polska, a odpowiada za niego Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie. Jako, że kontrakt wart jest 350 milionów złotych, no to państwo nie może sobie pozwolić, żeby dostała go jakaś prywatna firma. Otóż sprawa miała być rozpatrzona 20 grudnia, ale się nie udało. Dlaczego? Bo do odpowiedniego organu nie dotarło zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia o rozprawie,
skierowanego do głównego faworyta przetargu, czyli Poczty Polskiej. Wysłane właśnie Pocztą Polską. Innymi słowy, Poczta Polska nie potrafi prawidłowo doręczyć przesyłki samej sobie, a ubiega się o zaopatrywanie w przesyłki całego kraju. Czy taki dowód niekompetencji wykluczył tę firmę z przetargu? Ależ nie, sąd po prostu odroczył rozprawę. Muszę panią zmartwić, ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury, także staram się zabezpieczyć sobie tą przyszłość właśnie i przez oszczędności, i przez dobre relacje z moimi dziećmi. Chcesz poznać powody, dlaczego wicepremier Pawlak tak myśli? Słuchaj dalej. To, o czym zapominają ustawodawcy i generalnie zwolennicy państwowego interwencjonizmu, to fakt, że wszelkie ustawy, nawet te najszlachetniejsze, niosą ze sobą nieprzewidziane konsekwencje. Po roku można się przyjrzeć skutkom ustawy refundacyjnej, która wprowadziła rok temu tak wiele bałaganu. Załamanie rynku farmaceutycznego wywołane tą ustawą najlepiej przedstawiają liczby z raportu firmy IMS Health, zajmującej się badaniem rynku medycznego. W ciągu roku w tym sektorze pracę straciło 15 tysięcy osób, najwięcej około 8 tysięcy w aptekach. Wynika to oczywiście z obniżki marż na leki i zmniejszonego ruchu na rynku. Zwalniano też u producentów leków i w hurtowniach. Natomiast ci farmaceuci, którzy zostali w pracy, często musieli się liczyć z obniżką pensji. Według portalu Gazeta.pl w jednej z większych sieci wynagrodzenia obniżono nawet dwukrotnie. Z wnioskami płynącymi z raportu nie do końca się zgadza prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz, który twierdzi, że ustawa refundacyjna była tylko jednym z czynników wpływającym na te zwolnienia, a głównie chodzi o wieloletnie zaniedbania w sprawie aptek. Natomiast przyznaje, że wielkim utrudnieniem dla nich jest skomplikowany system, który uzależnia wysokość marży ze sprzedaży leku refundowanego od wysokości limitu. Rada będzie żądała zmiany systemu i oczywiście podwyższenia marż. Warto dodać, że twórcy ustawy refundacyjnej w jej założeniach wpisali, że nowe przepisy w ogóle nie wpłyną na rynek pracy. Dobrze, że są urzędnikami, bo w żadnym biznesie, który wymaga szacowania ryzyka w przyszłości, kariery by nie zrobili. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Jako, że dotarliśmy właśnie do środka audycji, gdzie z wiadomości krajowych przerzucam się na międzynarodowe, to przypomnę, że wszystkie linki do artykułów, z których korzystałem przy tworzeniu audycji, znajdziecie w komentarzach pod audycją. Zachęcam do ich sprawdzania, czytania i ewentualnie korygowania mnie, jeśli coś przekręciłem. Oczywiście tam do wszystkiego będzie więcej szczegółów. Poza tym znajdziecie tam kilka linków do rzeczy, o których stwierdziłem, że nie ma sensu mówić szczegółowo w audycjach, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, to warto o tym przeczytać. Z wieści z Polski polecam informację o starcie systemu uroczo nazywającego się e-WUŚ. To jest system elektronicznej rejestracji pacjentów w służbie zdrowia. O kolejnych próbach deregulacji zawodów prawniczych. O pewnych korektach prawach dotyczących przyznawania urlopów macierzyńskich, o wejściu programu Mieszkania dla Młodych w miejsce rodziny na swoim, o patriotycznych ustawach radiowych, które nakazują stacjom radiowym granie przynajmniej 1/3 utworów polskich, przynajmniej 1/3 czasu antenowego przeznaczonego na muzykę powinny zajmować utwory artystów polskich. Dobrze, że Kontestacja jest radiem brytyjskim. I dwie ciekawostki. Złotówka w ubiegłym roku okazała się najmocniejszą walutą na świecie, w sensie, że najbardziej wzrosła na wartości.
o co dokładnie chodzi i co to oznacza, warto przeczytać w Pulsie Biznesu. No i jeszcze dość dla mnie przygnębiający poziomem dziennikarstwa artykuł dziennikarza gazety, który uskarża się na to, że w nocy, kiedy nikt nie jeździ po mieście, i tak świecą się czerwone światła na przejściach dla pieszych, a on musi stać jak głupek i nie może przejść. Jakże to smutne. Z ciekawych informacji międzynarodowych, o których nie opowiem, będzie o tym, jak Unia Europejska chce zadbać o ochronę naszych danych osobowych. W szczególności do ich rejestru chce dopisać adres IP. W działanie wszedł właśnie pakt fiskalny, który ma podobno gwarantować lepszą dyscyplinę budżetową krajów strefy euro. Ciekawy artykuł o Łotwie na portalu forsal.pl również polecam. Władze Rosji, żebyśmy nie mieli wątpliwości, jakiego typu to jest kraj, zakazały adopcji rosyjskich dzieci przez rodziców amerykańskich. Bo tak, żeby nie było lepiej, w Stanach Zjednoczonych powstają różne dziwne prawa dotyczące m.in. inwigilacji obcokrajowców i ograniczeń w korzystaniu z broni. W Boliwii prezydent Evo Morales kradnie kolejną firmę, a Brazylia się zmienia w ramach recesji, schodząc na bardziej wolnorynkowe, a w każdym razie mniej uciążliwe fiskalnie dla obywateli tory. Tutaj w tym kontekście ciekawy wywiad z Ladislau Doborem, doradcą poprzedniego prezydenta Brazylii. A teraz czas na najciekawsze według mnie wiadomości ze świata z ubiegłego tygodnia. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. A teraz najciekawsze wiadomości ze świata z minionego tygodnia. W Niemczech wprowadzono podatek od posiadania oczu i uszu, zwany abonamentem radiowo-telewizyjnym, który trzeba płacić nawet jeśli nie ma się ani radia, ani telewizora. Opłata jest bowiem za dostęp do wspaniałej oferty mediów publicznych, a nie za korzystanie z tego dostępu. Wyniesie to około 18 euro miesięcznie, a roczne wpływy z abonamentu w Niemczech to prawie 8 miliardów euro. We Francji miał wejść w życie nowy, bardziej sprawiedliwy społecznie podatek, 75% na wszystkie dochody ponad 1 milion euro rocznie. Jak na razie podatek nie wejdzie w życie, gdyż jak podaje portal TVN24, zakwestionował go Trybunał Konstytucyjny. Ciekawe jest uzasadnienie. Podobno tak wysoka stawka byłaby niesprawiedliwa społecznie, ponieważ obowiązuje ona pojedynczych obywateli, a nie gospodarstwa domowe. Radość ze śmierci tej ustawy jednak byłaby przedwczesna. Rząd zapowiedział, że ustawa będzie przeformułowana i zgłoszona jeszcze raz. Na dłuższą metę tym podatkiem nie warto się zajmować, bo miał dotknąć tylko 1500 osób, z których duża część już wyjechała za granicę na samą wieść o takim podatku, więc nawet jakby był wprowadzony, to raczej ani Francji by nie uratował, ani nie pogrążył. Jednym z symboli XIX-wiecznego drapieżnego kapitalizmu było wtrącanie do więzień za długi. Podobno ten czas już odszedł, zwłaszcza w Portugalii, ale nie do końca. Karane więzieniem będą niektóre długi, konkretnie zadłużenia wobec portugalskiego ZUS-u, a raczej jego odpowiednika oczywiście. Zgodnie z nowymi przepisami zadłużenie na kwotę powyżej 3,5 tysiąca euro wobec tej instytucji ma być traktowane jako defraudacja środków publicznych, za co karą jest 3 lata pozbawienia wolności. Według Nuno Carvalini, przewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 90% zadłużonych firm ma zobowiązania wobec właśnie tego portugalskiego ZUS-u ponad 3,5 tysiąca euro. A właśnie z powodu długów wniosek o upadłość składało do sądów średnio 25 firm dziennie. Tak więc łatwo policzyć, ilu przedsiębiorców za swoje próby w przyszłym roku trafi za kratki. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Ciekawą walkę o swoje prawa toczy pewna nastolatka z Islandii. Chodzi o Blair Eidsdottir, która we wszystkich swoich oficjalnych dokumentach ma wpisane imię Stulka, czyli dziewczyna, w języku islandzkim. Oczywiście irytuje ją to, że za każdym razem, gdy te dokumenty są używane, czy to w banku, czy gdy odnawia paszport, albo zmaga się z państwową biurokracją,
to musi wyjaśniać, czemu to imię właśnie znajduje się w paszporcie. A czemu właściwie? Ano, po chrzcie, więc już po nadaniu imienia, matka Blair dowiedziała się, że imię jej córki nie znajduje się w rejestrze imion, które państwo islandzkie zezwala obywatelom nosić. W innym wypadku trzeba ubiegać się o zgodę na używanie takiego imienia. Matka zaś o tym nie wiedziała, gdyż już osobiście znała jakąś Blair, a poza tym Blair było imieniem bohaterki powieści islandzkiego noblisty Haldora Laxnessa. Tym razem sąd był nieugięty, mimo że dopuszcza takie imiona jak Elvis, a Blair jest islandzkim słowem na lekką bryzę, czy tam zefirek może. Tak więc ostatecznie Blair w coraz to różnych instytucjach sądowych walczy o swoje imię, którego nie ma, bo rząd go nie przewidział. Okej, sam chyba nie chciałbym być nazywany zefirkiem, ani swojemu synowi czy córce takiego imienia bym nie nadawał, ale jeśli osoba już praktycznie dorosła, chce, żeby tak się do niej zwracano, to w czym problem? Kontestacja. Ciekawa i wiele mówiąca o współczesności sprawa sądowa toczyła się ostatnio w Szwajcarii. W wyniku kończącego ją wyroku zamknięty zostanie najstarszy szwajcarski bank, Wegelin. Jak podaje portal Money.pl, Wegelin w wyniku wyroku musi zapłacić razem z odszkodowaniami i grzywnami niemal 60 milionów dolarów. No właśnie, i tu jest najciekawsze. Komu? Otóż amerykańskiemu rządowi. Bank został zaatakowany przez rząd Stanów Zjednoczonych w lutym 2012 roku oskarżeniem o dopomaganie podatnikom Stanów Zjednoczonych w ukryciu ponad miliarda dolarów. W celu ominięcia podatku oczywiście. Telewizja Sky cały ten epizod nazywa najbardziej agresywną rozprawą z zagranicznym bankiem w historii Stanów Zjednoczonych. Bank, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, twierdził na początku, że jego działania były zgodne ze szwajcarskim prawem, a jurysdykcji USA nie podlega, ponieważ nie ma tam żadnych swoich oddziałów. Jak to się stało, że bank jednak podporządkował się wyrokowi amerykańskiego sądu? Możemy się tylko domyślać. Raczej wygląda to jak kwestia wielkiej polityki. Jak na razie nie wiadomo, czy bank będzie musiał ujawnić dane osobowe swoich klientów. Wolność, 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 wolność. Słuchajcie kontestacji. No i w ten sposób płynnie przenosimy się z Europy do Stanów Zjednoczonych. Miałem o tej sprawie nie mówić, bo o niej wszędzie było głośno, ale ponieważ mało jest takich wydarzeń, więc krótko opowiem o klifie fiskalnym. To takie nowe określenie popularne w Stanach Zjednoczonych na problemy z zadłużeniem państwa, a konkretnie z osiągnięciem przez Stany Zjednoczone kolejnego limitu zadłużenia, po którym, zgodnie z zapisami jakiejś tam ustawy, Ameryka powinna przestać się zadłużać, czyli podnieść wszystkim podatki i przyciąć mocno państwowe wydatki. Oczywiście ile warte są takie ustawowe ograniczenia, wiemy. Chociażby z ubiegłorocznej sytuacji, kiedy przebijano się przez tak zwany sufit długu. No i teraz też w zasadzie wiadomo było, że i republikanie, i demokraci w końcu się zgodzą na jakiś kompromis i uchylą ten kolejny limit na jakiś czas. No i faktycznie udało się, Senat, jak i Izba Reprezentantów zatwierdziły nowe limity, uchwaliły tak zwany pakt klifu fiskalnego, co opóźni wykonanie tych wszystkich cięć o co najmniej 2 miesiące. A co będzie po 2 miesiącach, to się pomyśli za 2 miesiące, przynajmniej tak pewnie myślą politycy. Ciekawostką jest, że było dość gorąco, wielu republikanów nie chciało się zgodzić na plan. Ostatecznie w Izbie Reprezentantów cała ustawa przeszła głównie dlatego, że wśród republikanów zaznaczył się duży podział i 85 z nich głosowało za, mimo że większość ich kolegów partyjnych była przeciw. Jakie są postanowienia? Otóż przede wszystkim wzrost podatków dla najbogatszych członków społeczeństwa, ale tak naprawdę ze względu na zniesienie ulgi obniżającej podatek od wynagrodzeń, większe obciążenia fiskalne odczuje 77% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe i znamienne, swoje ulgi utrzymało Hollywood. Prawdopodobnie było to odwdzięczenie się za poparcie Obamy w wyborach.
W każdym razie ulga podatkowa na produkcje filmowe i seriale została przedłużona. A to są ładne pieniądze, bo nawet 20 milionów dolarów można stąd wyciągnąć. Na koniec politycy też popisali się szlachetnością i zrezygnowali z tradycyjnych rocznych podwyżek o prawie 1000 dolarów. No i dzięki temu Ameryka jest uratowana. Szkoda tylko, że jak obliczają wszyscy dookoła, te wszystkie cięcia nijak się nie mają ani do wielkości długu, ani do wielkości deficytu. Tak więc takie dyskusje będziemy jeszcze słyszeć nieraz. Kontestacja. Skoro mówiliśmy o nowych prawach wchodzących od nowego roku w Polsce i w Europie, to zerknijmy na zmiany w Stanach Zjednoczonych. Według portalu TVN24 w 2012 roku ustawodawcy w rozmaitych stanach USA przyjęli prawie 30 tysięcy różnych ustaw i rezolucji. Dużo jest neutralnych, a nawet pozytywnych. Dużo jest na czasie, takich jak legalizacja marihuany w niektórych stanach. W innych z kolei zalegalizowano małżeństwa homoseksualne. Ale jest kilka ciekawostek, o których warto wiedzieć. Na przykład w Kalifornii w życie wszedł zakaz sprzedaży zabawek, które są atrapami broni. W tym samym stanie, a potem w Illinois, Maryland, New Jersey i Delaware zabroniono pracodawcom domagania się od pracowników dostępu do ich kont na portalach społecznościowych. Illinois zadbało o swój prywatny ocean, choć do niego nie ma dostępu, i zakazało sprzedaży i posiadania płetw rekina. W tym samym stanie zabroniono czytania i pisania w samochodzie wiadomości SMS, nawet jeśli pojazd nie porusza się. Z federalnych praw Stany Zjednoczone w jednym naśladują Europę. Otóż od 1 stycznia zakazana jest produkcja i import do Stanów Zjednoczonych 75-watowych żarówek. Od przyszłego roku znikną też tradycyjne żarówki o mocy 60 i 40 W. A dla odmiany w całkiem lokalnych przepisach też się zmienia. Na przykład miasto Concord w amerykańskim stanie Massachusetts zakazało sprzedaży wody w butelkach o pojemności poniżej litra. Chodzi o to, by więcej używać wody z kranu i żeby było mniej odpadków plastikowych zwłaszcza. Za coś takiego grozi nawet 50-dolarowa grzywna. Aha, żeby było ciekawiej, inne napoje w takich małych butelkach można sprzedawać. Oczywiście mieszkańcy Concord, którzy lubią wodę butelkowaną, kupują ją sobie w sąsiednich miastach. Ale przynajmniej biurokraci są zadowoleni, że coś tam zrobili. Słuchajcie kontestacji. Nowe, irytujące obywateli prawa wchodzą w życie także w Australii. Daily Mail podaje, że od początku roku zamknięte zostaną wszystkie solaria. Ale zabawniejsze są nowe regulacje stanowe. Otóż od 18 stycznia w Australii Południowej bary nie będą mogły oferować kobietom darmowych drinków. No bo to jest nierówne traktowanie klientów ze względu na płeć. Ponadto bary będą musiały oferować darmową wodę. Ciekawe, czy w plastikowych butelkach. I co najmniej jeden napój bezalkoholowy tańszy od najtańszego drinka alkoholowego. Z kolei w stanie Nowa Południowa Walia wydano wytyczne dla rodziców określające, jak oni mają być ubrani, przyprowadzając dziecko do szkoły lub też odbierając je ze szkoły. No cóż, w końcu państwo wie lepiej, jak to wszystko powinno działać. Słuchajcie, kontestacji? I to już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Jeśli się wam podobało, zachęcam do komentowania pod audycją. Jeśli się bardzo podobało, zachęcam do sponsorowania. A jeśli chcecie jakoś pomóc, jakieś linki przesłać do audycji, to zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Oczywiście wszystkie linki, z których korzystałem, znajdą się w komentarzach pod audycją. I chciałbym też podziękować wszystkim, którzy w audycji tworzeniu do tej pory cały czas pomagali. A teraz już kończę, życząc wszystkim miłego tygodnia, mówił Grzesiek STS Kosiorowski, a to była audycja Tydzień w sieci.